got under your skin. All in, you got the white knuckles holding on a tie. Siemaneczko, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Pokémon Go. I tak, temat odcinka. Widzę, że w ogóle telefon czekam na mnie. Fajna sprawa. Jednak dzisiejszym tematem odcinka jest nic innego jak kilka fajnych tematów. Przede wszystkim solowanie Mega Absola, duo Darkraya i nasze Pokémony, które są nowe i są mega świetne, nawet wyglądowo, jak i też użytecznie. Jak sami wiecie, może nie wiecie, ale Pumpka Boo spawnuje się jak chore, jak PJ kiedyś lub jak sam chyba Drowsy, tak bym powiedział. Nasz Pokémon oczywiście na ultralidze, żeby zabłysnąć w ogóle, żeby był użyteczny i miał faktycznie swój pełny potencjał, to musi być co najmniej wyparapowany na XL-ce. Oczywiście jeżeli mamy wersję tutaj Super Size, to ten Pokémon ma możliwość chyba bez XL-ki wbić na levelu 40 maksymalnie na ultraligę. Jeśli jednak chcemy lub się trafi jakaś idealna IV-ka pod PvP, ale z tych mniejszych rozmiarów, no to musimy brać pod uwagę ewidentnie XL Candy. I to nie jest ma XL Candy, tylko the level 48, 49, 51 nawet. Tym bardziej, że nasz Pokémon to naprawdę w większości, jak sobie wiecie, nie jest mega, mega super ekstra, ale ma oczywiście inne ataki, nie? A w momencie, gdy damy Trevenanta, to Trevenant, jeśli ma się fajna IV, to tak 44, 45, może 6. Także to nie jest aż tak źle, bo jest to wciąż wymóg około chyba 100 albo 120 XL Candy. Także no, trzeba sporo trade'ów, jak i też łapać duże sztuki naszych Pokémonów. A jak sami wiecie, głównie musi być to pogoda słoneczna, której teraz tak naprawdę u nas brakuje. Jak sami widzicie w tej chwili, ja zgarnąłem 98 Pumpka Boo XL Candy. Oczywiście mam około 775 plus minus, tam kilka jeszcze będzie trade'ów do zrealizowania, ale Pumpka Boo mam już w tej chwili dostępne, jeśli chodzi o unikalną sztukę. Rank 2 na Ultraligę, rank 2, ale 51 level. Zanim to zrobię, to się zesram, ale ewolucję można wykonać. W każdym razie jest to sztuka najlepsza, jaką trafię do tej pory. Kosztuje mnie to naprawdę całe nic, więc mogę ewoluować. Będzie to wpis do deksu i będę mógł mieć od razu podgląd, ile potrzebuje XL Candy, ile Stardusta, żeby to starapować na tyle, ile trzeba. Oczywiście to jest oczywiste, że XL Candy jest zawsze 296, tak? A Stardusta nie wiemy dokładnie ile, ale chyba to jest jakieś 600 tysięcy. Nawet mogę się mylić chyba, bo chyba 600 tysięcy jest przy X Shadow Pokémonie. Więc ten Pokémon, jeśli chodzi na Great League, to jest to 51 050 Candy i na Ultra League przekraczamy możliwości i to jest max. I oczywiście musi być na 51 level, także jest to jednak 500 000 Stardustu. Nie mogę sobie w tej chwili na to pozwolić, ale mamy tutaj Trevenanta. Trevenant, jak powiedziałem wam, na Great League, jak i też na Ultra League, jest to rank 2 Pokémon. Phantom mam tutaj, trafił mi się rank 25. Także rank 25, trochę mi się dzisiaj na spacerze z Jerrym, jak widzicie, z dzisiaj zapany i idealna IV, znaczy idealne, to jest wciąż rank 25. I strzelamy ewolucję, oczywiście Candy nas kosztuje dużo, ale zawsze. I dzięki temu będę miał możliwość tutaj zdobyć unikalną sztukę pod Ultraligę, nie pod Ultraligę, ale pod Ultraligę. Co to naprawdę pozwoli mi, być może dzisiaj nawet jeszcze ogarnąć sprawę? Tyle, że jeżeli mamy XL Candy. Ile w ogóle potrzebuje XL Candy, żeby to uzyskać? Aktualnie jest 29. Z tego co patrzyłem, potrzebuje 108. Ale coś, na co długo czekałem, czyli pozbycie się w końcu itemku w postaci Rare XL Candy. W końcu gdzieś je wydam. W końcu gdzieś je wydam. Bo chcę mieć go na Ultraligę, mimo wszystko. Chcę sprawdzić, chcę w ogóle czuć, że ten Pokémon faktycznie jest tym, który faktycznie chcę w niego ładować te candy, chcę z niego skorzystać, a nie XL Candy na legendę, którą się zdobywa potężnej ilości cukierków przy każdym rajdzie. Tego Pokémona na dziko jest trochę ich wysyp, ale wciąż jest problem, żeby zdobyć. A przy trade'ach to oczywiście przy małym spawnie, no jednak te XL Candy nie wpadają tak często, a trade to trzeba zrobić faktycznie na kilometry, więc 100 plus kilometrów trade dopiero nam daje gwarancję XL Candy, a przy mniejszych ilościach, czyli przy do dystansu 50 km jest to szansa. 50 na 50 bodajże. Także ten kolega oczywiście będzie parapowany, ale
Te mam sztuki do wymiany, do oddania, do usunięcia, do trade'u. I na naszym Mirba, jak widzicie, no jest jeden. A zaraz się okaże, że to jest lepsza sztuka od tamtej, bo jednak jest wysokie CP i wciąż z niego mogą być ludzie. I teraz tak, jest XL Candy, świetnie Ivy. No dobrze, cieszę się, że będzie na wymianę. W każdym razie, dobra, to ogarnęliśmy. W każdym razie powiedziałem, że mamy dwie ewolucje, wykonałem obydwie ewolucje, z czego się jestem dumny, ale jest jeszcze jedna kwestia. Co najbardziej Was interesuje, czyli solo Mega Absol i duo Darkrai. Oczywiście duo Darkrai był już do wykonania wcześniej, bodajże przed wbiciem levela 50 jeszcze. Dało się go zrobić nawet w tamtym roku, jak to było dostępne Darkrai na rajdach, ale ja tego nie zrobiłem. I dzisiaj będę chciał to próbować zrobić z chrupkiem. O ile się uda, zobaczymy. W każdym razie nasz team, który przygotuje, to jest nic innego jak team, który zrobiłem jakiś czas temu i on jest zbudowany właśnie z tych Pokemonów. Jak widzicie, wszystkie 6 różnych, także to będzie unikalny rajd. Oczywiście w żartach. Ale na sam początek mam przygotowany ten. W pierwszej kolejności, jak widzicie, mamy Lucario niesparapowane, więc musimy tutaj przygotować się właśnie z nimi. I jest sztuka ta bodajże. Tak jest, przy nim parap, styk. Nie wiem, czy mi starczy Stardustu, spróbujemy zobaczyć, jak to wyjdzie. W każdym razie, no jest parapowany, counter ma na szybkim. Na charge'u musi mieć atak para, aura sphere musi być. Riolu do ewolucji to jest ten. Całe szczęście, że do ewolucji nie wykorzystuje się Stardusta, bo to byłoby porażka. I jeszcze jeden ważny gość musi tutaj się pojawić w naszym party. I zaraz tutaj właśnie go przedstawimy. Dajcie chwileczkę. Lucario musi być, bo oczywiście setka jest, do tej pory mi się nie trafiła jeszcze. Dobra, to jest to. Close combat może być, ale mamy jeszcze jednego kolegę, petenta, jakim jest Machamp. Machamp Shadow, który to jest ten. I tutaj bez Purify, ile mogę, bez XL Candy, oczywiście tutaj no, nie chcę aż tak inwestować, 30 może wystarczy, taka sztuka jest no do wydania. Jest level 40, Shadow Machamp level 40, Dynamic Punch Counter. I ten, ile mamy Dusta, tyle w niego wpakuje. Aha, równe 75. No cóż, nie, tutaj szczędzimy Stardustu, wydałem wszystko, w końcu chciałem na coś się pozbyć. W sensie, jak widzicie, 165 Dustu to jest tyle, co mam. I teraz tak, ten kolega, nie ten, tylko ten wcześniejszy, Close Combat i ten Charge. Close Combat, Aura Sphere ładnie siada. Całe szczęście to mało kosztuje. A ja mam w tej chwili, jak widzieliście, Mega Beedrilla z boostem, a nie do boostem, tylko z atakiem Legacy Bug Bite. To rzeczywiście szybszy atak niż Infestation. I tak wygląda pokrótce nasz team. Jak teraz widzicie, battle. Mam nadzieję, że będę miał lepszy od chrupka. Jeśli chodzi o design, w sensie, wiecie, i użyteczność. To jest team pod Darkraya. I oczywiście drugi team macie na ekranie. Jednakże jeśli chodzi o Absola, to jest dosyć bardziej skomplikowana sprawa. Oczywiście o czym powiem Wam po rajdzie z Darkrayem. Poszło, mamy zapro do chrupka. Chrupek jest gotowy na duo Darkraya. Panie i panowie, to jest wyczyn, którego nie dokonałem nigdy wcześniej. I jak widzicie w tej chwili, warto przygotować się wcześniej z pustym lobby. Puste lobby pozwala nam na nic innego jak zyskać 5 sekund i od razu atakować przeciwnika na rajdzie. 5 sekund lobby daje nam dużo, nawet jeżeli byśmy mieli tutaj mniej szansę, aczkolwiek takich nie mamy. Bo cudownie po prostu no jednak pogody, na pogodę nie mam wpływu, a aktualnie mamy Party Cloudy, więc będziemy mieć boost do ataków walczących. Czyli super efektywnych do naszego Pokemona. Oczywiście ten team może zadziała, może nie. W każdym razie jest to pierwsze podejście, jeśli chodzi o... Aktualnie mam ataki Find Attack oraz Dark Pulse, czyli te najsłabsze, najbardziej korzystne dla nas. Plus dodatkowo jeszcze mamy tutaj nic innego jak pogodę Cloudy, czyli boost do ataków walczących. Pierwsze oczywiście Beedrill jest na tyle dobry, że przewyższa obrażeniami niekiedy tutaj Machampa, no Shadow Machampa niekoniecznie, ale jeżeli Mega Beedrill boostuje Mega Beedrilla,
jeszcze dodatkowo 20% ataku, czy tam 10 chyba, to jest to jednak duży boost. I pierwsze lobby, jak widzicie, on wystartuje, prawdopodobnie on nie robi drugiego lobby, więc z nas nie wywali. Jak widzicie, oczywiście atak szybki, mam backbite, czyli jest to atak legacy. I obydwaj ciśniemy jak ta lala. Pierwsze oczywiście Dark Pulse. Tyle wystarczy. Jak widzicie, on tam próbuje klepać. Ja spróbuję tutaj zdodżować jeszcze sobie. Mogę mu w ogóle zdodżować atak. To nie byłby problem. Pierwszy Machamp. Ataki oczywiście neutralne. I powinno pójść, bo jednak jest to, jak powiedziałem, bez boostu pogodowego jest to możliwe. Machamp na wersji oczywiście Shadow, level 40. Level 40 to nie jest takie, wiecie, nie wiadomo co. Po prostu level 40 da się osiągnąć bez niczego, tym bardziej nie Machampa. Mamy 1/4 za nami i czasu mamy 15 na plusie. Jak widzicie w tej chwili, czekajcie, czemu w ogóle neutralne obrażenia są, były do Machampa Shadow, a nieefektywne są do Machampa zwykłego? Coś mi tu nie pasuje. Coś mi tu nie pasuje. Chyba jest jakiś błąd, ale to muszę się jeszcze upewnić, bo jak widzieliście przed chwilą... Czy Machamp... No, atakował nas Dark Pulse'em i były neutralne obrażenia do Machampa Shadow. A tutaj jest efektywny, w sensie nieefektywny. Czy ja bym miał więcej szans, większe możliwości? Normalny Machamp w stosunku do Shadow, który obrywa o wiele więcej. Chyba że po prostu graficznie to jest nieprzedstawione do Machampa Shadow i tyle. Jakiś może malutki błąd się wkradł i tyle. Zobaczymy. W każdym razie już zbliżamy się do połowy. Dark Pulse na sklepie. Ten szybciej padnie, powinien paść szybciej. My na szybko wskrzemy. Oczywiście Chrupek, z tego co wiem, ma dwa teamy przygotowane, więc on nawet nie musi wskrzeszać, tylko drugim teamem wchodzi i ma to z głowy. Jest żółty pasek, mamy 30 sekund na plusie. Ja w tej chwili jeszcze mam Conkeldera na plecach i on też tam troszeczkę wytrzyma, ale nie tak jakbym tego się spodziewał. Oczywiście to nie jest level 40 jeszcze. Mimo że mam Candy pod 40, tylko 14 brak. Zresztą to widzieliście. Jeszcze, dobra, jeszcze tutaj uniknęliśmy, żeby wykonać kolejny atak, bo tam szkoda obrażeń. Dobra, teraz możemy paść. Jest tutaj już dobrze. Nie jest najgorzej. Oczywiście warto się ubezpieczyć w nic innego jak w Max Revive'y. I nie bawić się i wchodzić od razu. Potężne obrażenia od Dark Pulse'a, chociaż nawet chyba jakoś nie weszły. Wykonał atak, ale nie weszły obrażenia. No dobra. Nie wiem, w tej chwili chyba też Chrupek padł, bo jego nie widzę, więc istnieje możliwość, że padł. Będzie wracał do lobby. Oczywiście po raz drugi nie zobaczymy Pokemona naszego Chrupka. Dobra, wykonał drugi atak. Nie byłem w stanie już go... No i patrzcie teraz, czekajcie. Nieefektywne obrażenia szybkie. Nieefektywny czerwony pasek. I teraz nieefektywne, czyli po prostu był błąd graficzny w jakikolwiek sposób. Tak jest, ciśniemy ostro. Czerwony pasek, super efektywne. Jednak troszeczkę boję się, żeby nie stracić tego naszego Machampa Shadow, bo jednak on zdaje potężne obrażenia. O wiele większe niż 40 level, bodajże 50 level Machampa. Zresztą na ekranie macie informację, czy to jest prawda, czy też nie. Czy jednak są to obrażenia porównywalne, czy też lepsze. 50, kończymy. Jeszcze nam niemało, jakby mało nie brakuje. Z jakim czasem w ogóle zostaniemy? Zaraz się okaże. Jak widzę do tej pory, przy buście pogodowym jest to o wiele prostsze. No, dobra. Powinno nam zostać dużo czasu. Jeszcze z Aura Sferem, no to zostało nam 41 sekund. I skończyliśmy Darkraja w duo. Także nie jest tak strasznie, ale jednak wiecie, najgorszy atak, jaki miał, to jest Fine Attack plus Dark Pulse. Mamy boost pogodowy. Mamy kilka interesujących Pokemonów, ale najważniejsze jest to, co robi nam tutaj randomowo, to jest pogoda i ataki. Także udało się zrobić Darkraja w duo. 40 sekund na plusie przy boostie pogodowym. A jak sami wiecie, boost pogodowy nam daje 20% większe obrażenia. I nagroda nie jest shiny, ale też nie jest seta. Dobra, to teraz czas wyjaśnić wam, jak wygląda sytuacja tak naprawdę z samym Mega Absolem.
I oczywiście tutaj też będę musiał potrzebować pomocy chrupka, o ile się zgodzi. Każdy like, który pod tym odcinkiem będzie, oczywiście będzie na korzyść, w sensie będzie pokazywał, że wierzymy w chrupka i dziękujemy za jego pomoc, prawda? 1000 lajków pod tym odcinkiem i dwie osoby na Twitchu otrzyma ode mnie darmową subskrypcję. Padło słowo, stanie się.